Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy oczywiście w Mass Effect i cóż po prostu. Trzeba było przyłączyć się do suwerena, kiedy był czas. Właśnie najgorsze, powiem wam, to będzie. To jest, znaczy chciałem powiedzieć. Idę nie w tą stronę. Tu, chodźcie. Połowa jeszcze została, żeby go mieć pokonać. Yeah.
Gościu! Gościu za swój dany. No, stało ci się żyć tym. Prawda, czy nie? Jak? Ja się pytam, jak? Kurde! Kioto! Okrywaj, imbecylu, ty jeden. No,
Jezu, 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 widzicie moi drodzy, tak to jest. Nerwia mnie już to powoli. Już tyle mało żyć pozostało. Thank you.
prawie. Idę. Kiota zapisany. Kurde, jeszcze. Ja pierdzielę, obrywaj. Ciężka walka to była, nie powiem, że była łatwa. Nie. Nic z tych rzeczy. Klik z danymi Vigila zadziałał. Przejąłem kontrolę nad wszystkimi systemami. Szybko! Otwórz ramiona stacji! Może flota zniszczy suwerena, zanim on odzyska kontrolę nad Cytadelą. Zobacz, czy można otworzyć kanał komunikacyjny. Silniki wyłączone. Bariery kinetyczne spadły do poziomu 40%. Rada jest na pokładzie. Powtarzam, rada jest na pokładzie. Normandia do Cytadeli. Normandia do Cytadeli. To wy, komandorze? Jestem, Joker. Odebraliśmy sygnał SOS. Siedzę sobie w sektorze Andura, a ze mną cała flota Arcturus. Możemy ocalić Ascension. Odblokujcie przekaźniki, a my poślemy wam kawalerię. Nie ryzykuj ludzkiego życia dla ratowania rady. Co ona w ogóle dla nas zrobiła? To ważniejsze od ludzkości. Suweren stanowi zagrożenie dla wszystkich organicznych gatunków. Właśnie. Nie możemy szafować posiłkami teraz. Musimy zachować je do czasu, aż suweren się odsłoni. Rozkazy, komandorze. Mamy ratować Ascension, czy na razie się wstrzymać? O, kurde, nie wiem. Zaczekaj, aż ramiona się otworzą, Joker. Musimy się skupić na suwerenie, nawet gdybyśmy musieli poświęcić radę. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz, człowieku. Nie pozwól, aby rada zginęła na próżno. Flota, otrzymać informację. Czekać na okazję zestrzelenia suwerena. Tylko to się liczy. Powtarzam, zdjąć trania bez względu na wszystko. Komandorze, ściągamy po... Otworzyć kanał komunikacyjny! Tu Ascension. Mamy ciężkie straty. Guardian jest przeciążony. Wyłączyliśmy bariery kinetyczne. Komandorze, zamknęli kanał. Nie żyje.
tak robi, idiota. Thank you.
Nic, na razie, na nagrywanie.
jest Shepard. Otrzymaliśmy pańską wiadomość, ambasadorze. Co się dzieje? Uspokójcie się, kapitanie. Chciałbym wyjść z tego spotkania bez strat w uzębieniu. Powinieneś raczej być mi wdzięczny, Udina. Gdyby Normandia nadal była uziemiona, byłbyś trupem. I my też. Rozumiem, kapitanie. Zrobiliście, co do was należało. Ale nie dlatego tu jesteście. Musimy porozmawiać o tym, co stało się z Radą. Uważam, że działania Sheparda były słuszne. Nie było innego wyjścia. Musieliśmy wstrzymać flotę, by ścigać suwerena. Zgadzam się, ale to rodzi pewne możliwości. Flota Cytadeli została zdziesiątkowana w trakcie ataku. Ich straty umocniły przymierze. Bez nas nie odzyskają dawnej siły. Musimy przejąć inicjatywę podczas tworzenia nowej rady. Musimy powołać taką radę, której przewodniczącym zostanie człowiek. Inne rasy na pewno zaproszą nas do uczestnictwa w Radzie, ale przejęcie władzy to zupełnie inna bajka. Inne rasy są wystraszone. Nigdy przedtem nie miały z czymś takim do czynienia. Nie wiedzą, co robić. Chcą, żebyśmy zaczęli działać. Wierzą w nas dzięki wam, Shepard. Ocaliliście galaktykę przed suwerenem. Jesteście uosobieniem zalet ludzi, naszej odwagi i siły. Ambasador ma rację. Inne gatunki zobaczyły, co potrafimy. Podziwiają nas i z ochotą przyjmą jako przywódców. Przez wzgląd na dotychczasowe dokonania, komandorze, przymierze będzie chciało wiedzieć, kto według was powinien zostać przewodniczącym Rady. O kurde. Ja nie wiem. Oho, ho. A jestem ciekaw, kto by się za Gmota wziął na przykład, to nie, moi drodzy? No nie wiem, nie wiem. Wojna jest nieunikniona. Potrzeba nam kogoś z wojskowym doświadczeniem. Kogoś takiego jak kapitan Anderson. To rozsądne. Kapitanie, jest pan na to gotowy? Nie wiem, czy ktokolwiek z nas jest na to gotowy. Ale zrobię, co w mojej mocy. Jaki następny ruch? Żniwiarze nadal tam są. Nadciągają. Znajdę sposób, żeby ich powstrzymać. Shepard ma rację. Wojna ze żniwiarzami jest nieunikniona. Przegramy, a galaktyka, jaką znamy, przepadnie. Musimy pokazać innym, jak należy walczyć, żeby przetrwać. Z pomocą innych gatunków możemy wygrać tę bitwę. Wspólnymi siłami wykopiemy żniwiarzy, gdzie ich miejsce. W próżnię!
od nowa będziemy. Dobra, co mogę wam powiedzieć? No wiecie, polski dubbing to się ceni, jeżeli chodzi o takie gry typu gier. Nie chodzi o typ gier, tylko o dubbing, co nie polski, nie? Tutaj pamiętam, trochę miałem problemów z pokonywaniem niektórych, zwłaszcza tych wrogów, między innymi ten Asari, czy nawet ta matka Benezia, jak pamiętacie. Trochę miałem problemów, pamiętam. I tutaj jeszcze opowiem, nie zapomnieć, w dwóch albo trzech odcinkach poprzednich już to przepadło, ale spróbuję, tutaj sobie trochę podgłośniłem teraz w ustawieniach mikrofonu, czego tu dźwięków nie ma, halo. No nie jest dobra, tak sobie zostawimy. I mam nadzieję, że jakoś teraz pobawię się bardziej w tym programie do montowania filmów, do renderowania, co nie. Wybaczcie, moi drodzy, za to. Ten materiał będzie oczywiście długi. No ale cóż, ukończyliśmy, co nie, i to się ceni, powiem wam. Coś miałem powiedzieć właśnie przy tych materiałach, co nie, trochę pamiętam, było problemów, co nie, zwłaszcza z mikrofonem. Mam nadzieję, że tutaj nie pojawi się żaden problem w tym materiale. Co następnie? Jeżeli chodzi o grafikę, to wiecie, nie jest taka, jak tu się mówi, zawalająca, co nie? No tu grałem, jak pamiętam, na wysokich, widzę tutaj. No ale powiem wam tak, miałem trochę tu, nie było tak chyba jednak tych takich lagów. I co jeszcze mogę tu powiedzieć? Grafika wiecie, taka o jest, co nie? W dwójce może już będzie lepsza i w trójce. Lecz do tych części powrócimy pewnie po... tak myślę, po Far Cryach. Do dwójki oczywiście, co nie? Ale do tego czasu może się wszystko zmienić. Takie wstępnie, co nie, mam plany, mówię, może się jeszcze zmienić, ale na pewno chcę ukończyć dwie gry jeszcze przed Far Cryem. Obcy i Evil Within, co nie, które już dawno temu zacząłem, a później Far Cry 4, co nie, później pamiętam, chyba występowała część Primal i piątka, posiadam te części właśnie. Czwórkę i w Primala zagramy najprawdopodobniej może na Ultra, ale to jeszcze się okaże, co nie? Bo wiem, że w piątkę już zbytnio nie zagram na Primala, na Ultra, lecz na wysokich albo na średnich. Się jeszcze zobaczy, jak to będzie wyglądać, co nie? Co jeszcze? By tutaj nie przedłużać, chyba wszystko, co powiedziałem na ten temat. Czy coś jeszcze chcę dodać? Chyba nie. Ja się tu zabieram zaraz już za nagrywanie kolejnego materiału właśnie z, wiecie, wznawiającego serię, czyli z obcego. I mam nadzieję, że no krótka seria była, nie powiem, że długa, nie,
lecz krótka. Mam nadzieję, że się spodoba. Się spodobała, przepraszam, chciałem tak powiedzieć. Jeszcze w przyszłości będziecie oglądać to, co nie. Niektórzy tutaj widzę. A, jeszcze powiem wam tak. Ale to może w osobnym filmie zrobię. Właśnie zapomniałem zrobić podsumowania, wiecie. Totalnie zapomniałem. Miałem na Facebooka wstawić tam, wiecie, te statystyki, ale może tak zrobimy, że pokażę to w materiale, co nie, jakimś już osobnym. Może go zrobię w kolejnym tygodniu, kto wie, bo dzisiaj mamy 10 styczeń. Zobaczę się jeszcze w sumie, bo muszę tutaj jeszcze trochę, jak tu się mówi, popatrzeć, co i jak tam wygląda i pewnie nagram go. I tak myślę, że jeszcze co innego tam powiem w tym materiale, jeżeli chodzi o podsumowanie 2020 roku. No chyba 19 roku, jak pamiętam, nie robiłem wyjątkowo, a ten zrobimy wyjątkowo. 2021 zobaczymy, to nie, dopiero mamy 10 styczeń, to wiecie, jeszcze do tego czasu to jeszcze może się zmienić. I no i co, żeby tu nie przedłużać, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.